Na kontakty. pewno Brakuje mi shield dwóch ekstra, contacts. żeby to odblokować. No, shieldy na pewno. Za chwilę ja będę podkreślał. Na pewno. O, no może być i tak. I odblokowałbym tą Lady Sif, może się przyda. W sumie no. I do... Nie mam nic ewentualnie przeciw. Ewentualnie odblokować fabularnie i Black Hawkeye i Black Widow zamiast niej. Tylko że ona się przyda nam na sesji bezpośrednio z tego, co Paul mówi. Tak, ponieważ ona może i będzie walczyła. No. Jako RP wspomagający wam. To ile mamy? 8, 10, 15. To odblokowałem jeszcze Queen Jetta i jakiegoś. Nie, moment, nie braknie nam jeszcze jednego. A czy ja się w ogóle zastanawiam, czy na tej sesji. 20 zużyliście, macie jeszcze 13. A nie, to odblokowałbym Queen Jetta i odblokowałbym któregoś z tych. Ale w sumie się zastanawiam, znaczy Queen Jetta możemy na później, bo na tej sesji ta nasza trójka, kto w sumie potrzebuje Queen Jetta? Thor ma moc latania ja! Chyba. Chyba się znowu przyczepię do Starka. O Jezu. No ze Starkiem to jest jakaś opcja. Myślę, że odblokowanie Hawkeye'a lub Black Widow będzie lepsze niż Queen Jetta. Znaczy powiem tak, sensownie mogę wyjaśnić, jeżeli odblokujecie Hawkeye'a i Queen Jetta. Po prostu Hawkeye przyleci Queen Jettem. No tak. On akurat jest pilotem. Shieldowym. Ja w tym względzie myślałem właśnie, żeby odblokować jako kontakty i Hawkeye'a i Tom. I Black Widow, ale oni razem nam braknie nam dwóch ekspa, żeby odblokować całość, więc można odblokować po prostu tylko Hawkeye'a na przyszłość. Tak, znaczy, powiem tak, Black Widow może wrócić, ale na razie nie ma tak dobrego powodu, żeby się pojawić jak Hawkeye. No. Chyba nie rządzi na poprzedniej. On się odzywał na poprzedniej sesji nawet. No. No, to sobie powiedziałbym, że Hawkeye i Queen Jet możemy wpakować. No właśnie, bo nawet zapomniałem. Dobra, i zostały wam 3 ekspy na przyszłość. Trzeba to gdzieś zapisać w rogu. Moment, to ja zapiszę. Zapisz. Dobra. W takim razie baner dalej się włóczy gdzieś po Tybecie. Ostatnim razem to słyszeliście. Nanda Parbat. Herbatki z Dalai Lamą. Tak, a czarna wdowa się włóczy gdzieś po Europie i spuszcza w pierdol hydrze. Spuszczanie w pierdolu hydrze to jest raczej rzecz, która robią wszyscy nie na sesji w wolnym czasie i nie. Tak, a mimo to hydra nie dość, że istnieje, to właśnie całkiem nieźle. No wiesz, jakby się nie miała nieźle, to wtedy jest problem, że kogo następnego jako przeciwnika dać? Pewnie sporo ich jest więcej niż bohaterów, więc wiesz. Miliony sekretnych baz, tam jest baza na bazie normalnie, podejrzewam, nawet pod trzymiatowym by była jedna. Wiecie. W klewkach. Tak. Te tajne więzienia CIA w Polsce to tak naprawdę były bazy hydry. Wiesz co? W tym uniwersum zdziwiłbym się. Ja też nie, dlatego... dlatego to mówię. No dobra, to co, możemy powoli zaczynać. Jeszcze jakieś milestone, kto jakie milestone ma odpalone? Stark to wiadomo, chyba że chcesz sobie jeszcze jakiś drugi odpalić przy okazji. Jeszcze raz powiedz co, bo... Milestones, bo aha. Można mieć teoretycznie dwa naraz. Nie no, chyba zostanę przy tym co miałem. Jak dwa naraz dla jednej postaci? No. Tak. Ja też tego teamplayera zostawię. Znaczy, ja walnę tam, jako że Torem teraz cisnę, no to Both Sides of the Bifrost. Okej. Okay. Szczególnie, że jaki Asgard zajebisty i... Jaka ziemia piękna. Również. W sumie ten jego ostatni milestone to też jest taki jak... To na tym cały ten milestone polega, że... Stara się... Znaczy, no... Że docenia wartości obu stron, Thor. No.
I tak naprawdę ostateczny wybór w tym milestone'ie jest, kim tak naprawdę chce być. Czy bohaterem, bohaterem na ziemi, czy bogiem? Ano. A w sumie jak... Dobra. No. No nie, no słucham. Bo się po prostu zastanawiałem, to pewnie nasza daleką przyszłość, jak będziemy grać, ale jak na przykład postać już wyciśnie ze swojej karty oba milestone'y? To wspólnie z graczem wymyślamy nowy, ewentualnie bierze sobie eventowy. Okej, okay, spoko. Zależnie od tego, co wyjdzie na sesji, bo może wyjść, że dostaniesz straszny wpierdol i wtedy będzie miał, można wtedy zrobić cały nowy milestone o tym, jak Thor po tym, jak dostał wpierdol, próbuje odzyskać pewność siebie, nie? Ta utracona tam, nie honor, albo coś takiego. Duma. Duma, właśnie. Zmieniona duma albo coś takiego, takie rzeczy też można się bawić. No, do Thorowi pasuje. Dobra, to tylko tyle, co się chciałem zapytać. Ewentualnie mogą być problemy z bratem też. Tak. Nie widziałeś jeszcze Dark World? Nie. To ty nie wiesz, jakie będą problemy. Ja już się nie mogę doczekać, co z tym zrobią. No. Tam się stało. Oj tak. Ja pamiętam, że w mitach to było coś takiego, że Loki się zmieniał w klacz i rodził ośmionogie konie, więc... Nie. Powiedzieć, co się stało w Dark Worldzie, to jest trochę za duży spoiler. Znaczy, okay. To w zasadzie było w Stingerze, więc... No, nie. Ale z drugiej strony spoiler jest rzeczywiście kosmiczny. Zdecydowanie. W sumie połowa Dark Worlda się kręci o tym, że Thor i Loki muszą współpracować. I to jeszcze nie jest ten spoiler. Po czym Loki ginie. Zespoilerowałeś sobie sam. Thor ginie. Obaj giną. I kim się kończy? Thor ginie, a Loki zmienia się w Thora i zajmuje jego miejsce. Tak, to jest to. Ale... ja czekam, Loki z innego wymiaru. Dobra. To cyborg. Aiden, ty obejrzysz po sesji. Obejrzyj sobie Dark World, bo jest też bardzo dobry. No. Zdecydowanie jest lepszy niż pierwszy Thor. Zresztą ogólnie w drugiej fazie to większość filmów jest tak, w drugiej fazie dobra. Dużo bardziej wychodzi. Okej, okay, no dobra. No to w takim razie tym razem zacznijmy nie od akcji, tylko dla... zacznijmy od kilku takich scenek porządkowych. Czyli to standardowe transition scenes. Po pierwsze... Co po pierwsze miałem zrobić? Aha, tak. Kilka dni po tych wydarzeniach poważniejszych w Nowym Jorku, oglądając telewizję, kto tam akurat ogląda telewizję, to raczej nie, ale cała reszta raczej tak. Widzicie tam występującego w kongresie senatora. Nie będzie to senator Kelly, bo senator Kelly to był Palant. Właśnie to samo miałem zasugerować. Nie, to będzie jakiś inny senator. Niech to będzie... senator Richardson. A nie Odinson? Ja sobie będę takie nazwiska gdzieś na boku zapisywał. Senator Stark, to by było coś. Można próbować takie rzeczy robić. Można z tego nawet zrobić milestone'a. Jakież w Civil War Stark chyba coś tam się bawił w politykę. No mówię, zupełnie spokojnie, można się w takie rzeczy bawić, jeżeli ktoś ma ochotę. W tej sesji, bo na tym między innymi ta sesja polega. Zobaczymy, co można zrobić z bohaterami. Żeby się Stark tak zeszmacił i polityką zajął, no co za upadek. Dobra, senator Richardson występuje w kongresie i opowiada o potrzebie, znaczy ogólnie rzecz biorąc zaproponował nową ustawę, która będzie miała na celu po pierwsze przywrócenie legalności Shieldu w samych Stanach Zjednoczonych. No a po drugie w
zgodnie z postanowieniami tej ustawy Stany Zjednoczone rozpoczną naciski na NATO oraz kraje G8, żeby SHIELD został też uznany jako globalna organizacja wywiadowcza, ponieważ ostatnie wydarzenia wskazały, że Hydra jest globalnym zagrożeniem i potrzebujemy czegoś, co na to zagrożenie odpowie. Mimo, że pod spodem powinien się przesuwać taki pasek wiadomości, że Polska popiera te żądania, bo Rosja jest zagrożeniem. Dobre. Już wygodnie pan senator pomija fakt, że SHIELD raz zawiódł właśnie przeciwko Hydrze. Ale zaraz im się uda. Znaczy, wiesz, z drugiej strony to SHIELD po pierwsze zebrał Avengersów, i on bardziej o tym mówił w swoim przemówieniu, że to dzięki SHIELDowi i świętej pamięci Nickowi Fury'emu Avengersi w ogóle zostali zebrani. Świętej pamięci, Bardzo mało osób wie, że Fury żyje. Bardzo mało osób wie. Nie pamiętam, czy Caps się dowiaduje na koniec filmu, że... Caps chyba wie, że wie. Fury żyje. Ale Stark nie. Nie, Stark nie wie. Okej, a... Jako, że w tej sesji kapitan nie bierze udziału, to prawdopodobnie Stark, ciągle Stark nie wiem. Na pewno wie, przecież widziałem w żołnierzu to wszystko było i wie. Nie. Caps wie, że Fury żyje. No tak, o tym mówię, że Caps na pewno wie. To, tak. To jest to jego jedyny Caps. Znaczy, Caps i Natasza mogą wiedzieć, cała reszta raczej się nie orientuje, że Fury przeżył to wszystko. Capsy. Poza tym, Aiden, jest jeszcze inna sprawa. Stark do tej pory nie wie, że Coulson żyje. No. Co? Tak, a odblokowaliście sobie właśnie Shield Resources. Ale co? Jak to? No, w serialu, nie wiem jak w drugim sezonie, ale w pierwszym jest parę razy wspomniane, że Avengersi nadal nie mają pojęcia, że Coulson żyje. No. Agent Coulson. His first name is Agent. Tak. Nie, Phil. Wiem. Ale to Stark tak to skomentował, że czemu nazwać go Phil? To jest agent. Here's my name is Agent. Tak, no. Ale jak on to przeżył? Będziesz kiedyś oglądał Agents of S.H.I.E.L.D.? No chyba nie. Pewnie mi się nie będzie chciał. Fury zastosował na nim kombinację leku zrobionego z obcego, dosłownie. I mega zaawansowanej technologii służącej do przepisywania wspomnień, ponieważ cała terapia, która mu ratowała życie, jest tak bolesna, że ludziom odpierdala od niej. Okej. Okay. Aha, i poza tym to był ten cały projekt, to miał być do ratowania Avengersów. Jakby co? Jakby co. To ludziom od niej odpierdala, nie Avengersi, to inna sprawa. Nie no. Taki na przykład Stark to ciągle jest człowiek, tylko ma zabawki dobre. No. Wiesz. Dobra. No tak czy siak. No i Richardson kończy swoje przemówienie, że właśnie Avengersi uratowali mi niedawno życie. Tak, był na imprezie, tak, to w niego celowały roboty. Pach. Jak wtedy mówiłem, że strzelają w grup senatorów. I Wolverine to na siebie zebrał. On do... Taki Avengers. Takiego flasha lekkiego, jak Spidey gdzieś tam wisi na linie za oknem, wiesz, w jakimś domu rodzinka ogląda to przemówienie, a Spidey, o, zostałem Avengersem. Do góry do gangu na STV. Z innych ciekawych ostatnio wiadomości. Kurde, jak się teraz nazywa stary Osborn, bo nie pamiętam. Norman? To był Norman Osborn i... Norman. A Harry to był jego syn. A Harry jest syn, no tak. No to Norman Osborn nie żyje. Umarł w wyniku choroby, z którą walczył od wielu lat. Harry przejmie cały Oskorp. Tak, w tym momencie mniej więcej zaczyna się fabuła drugiego filmu Spider-Manowego. No. Jeszcze nie widziałem, ale pewnie kiedyś obejrzę. Ale nie będziemy tego dzisiaj grali w żaden sposób, więc to tak tylko na marginesie się dzieje. No jasne. Świat żyje. Dlaczego nie będzie Spider-Man dostępny na następnej sesji? I przez następne 5 miesięcy.
Jak nie będzie dostępny na następnej sesji? Tutaj kurwa ma być weto. Ej no, będziesz miał doła po Gwen Stacy, hello. Pójdzie ten na dziwki. Spider-Man. Pójdzie wtedy na budę i dziwki. Przede wszystkim dziwki. To się nazywało będzie The Amazing zrzucał... Spider-Man. Tak w ogóle. Będzie je zrzucał z budynków i próbował ratować. Będzie tak ćwiczył. Będzie porywał kobiety i zrzucał je z budynków. Tak. Którąś w końcu złapił, opanuje w końcu technikę. Dobra. Tymczasem przebitka na Stark Tower. W Stark Tower w momencie siedzą... no oczywiście Tony. No oczywiście. But of course. Czy Happy już się ożenił z tą pielęgniarką, na którą tak się gapił? Jakby widział kobietę pierwszy raz w swoim życiu? No, także jak, Tony Stark jest, Pepper, poza tym Steve, ale Steve właśnie pakuje manatki, bo mówi, że Natasza zadzwoniła i mówi, że są jakieś te kolejne ślady w Europie. Aha. Dobra, tymczasem na dachu budynku ląduje Quinjet. Muszę sobie wpisać, jak to dokładnie. Aha, okej, okay, widzę. No. Po chwili do dużego, przestronnego salonu, w którym dwóch Avengersów siedzi i ogląda telewizję pierdolące czasem czasem jakieś głupoty. Wchodzi wyraźnie wkurwiony Hawkeye. Jezus, ja sobie wyobrażam, że to jest jak ten obiad na końcu Avengersów, takie... Szorma. Socjalizacja. Szwarma. Wszyscy siedzą, tak żują i... Trochę jest ręcznie, tak. Da. No, ogólnie rzecz biorąc, Hawkeye wpada, podchodzi do Capsa. Przez moment wygląda, jakby chciał mu po prostu... jakby chciał go pierdolnąć w zęby. Po czym ostatecznie się uspokaja i tylko mówi... kuźwa, gdzie ty byłeś? Jak na genialnego ucznika, to masz zadziwiająco słaby wzrok. Bo ty grasz kapitanem, tak? Nie, ja gram tym... Starkiem. Starkiem, ale się wcinam w tej chwili, bo przecież tam siedzę i ja wiem, co się działo. No. No to Hawkeye odwraca się do ciebie i mówi... słuchaj, Stark. Gdybym miał wsparcie na tym lotnisku, dorwalibyśmy jednego z głównodowodzących Hydry. A gdybyśmy my nie mieli wsparcia na tej drodze i nie mielibyśmy tarczy z Vibranium, przypominam, Vibranium, chyba wiesz co to jest. To ten robot prawdopodobnie by, no wiesz, liczba ofiar prawdopodobnie by sięgnęła 2 albo i 3 cyfrowe liczby, więc... Ryknął tylko coś tam pod nosem i w końcu stwierdza. No dobra, ale przez to Hydra nam znowu się wymknęła. I prawdopodobnie znowu będziemy mieli okazję, żeby ją przechwycić. Dobrze, no, wiesz, ogólnie, ogólnie rzecz biorąc, mówi, mam tylko to. I rzuca takie zdjęcie, na którym widać czarnowłosą kobietę. Mhm. O wyjątkowo długich nogach. Aha. No. Madame Hydra. Tak. Nie wiem. Nie wiem kto, ale okej. Okay. No, to ona zorganizowała całą tą imprezkę sprzed kilku dni. Co to? Bracia, na pewno nie chcesz grać? Nie. Zmęczona. No dobra.
Okej, po czym Hawkeye westnął ciężko i mówi, szczerze mówiąc, po całym tym zamieszaniu na lotnisku mam ochotę trochę odpocząć. Stark, mogę się rozbić tutaj? Znajdę ci miejsce gdzieś na strychu. Werwa Zero to jest ulubione miejsce Hawkeye'a. No właśnie. Gdzieś wysoko pod dachem. No tak. Ja nawet mogę wyobrazić, jak Hawkeye tak typowo siedzi na dachu budynku, bo on tak lubi. W takim namiocie. Obserwując okolice. No tak. A z boku Spidey zimno dzisiaj. Pocierając ręce. Tak. To za pałku. Dobra. Jestem Avengersem. Tak, jestem Avengersem. Dobra. Tymczasem w Asgardzie. No. Odin the All Father wezwał cię, Thorze, synu Odyna, na audiencję. A zatem Thor, syn Odyna, przybywa na audiencję, oddaje wszystkie honory. Czekaj, jak oni tego tłumaczą Olfadera na polski? Wszechojca? Wszechojciec, tak. Tak. Przepraszam, pytanie. To już po Dark Worldzie, tak? Tak. Właśnie miałem się o to zapytać. Dobra, no to wiadomo, tam kłaniam się i tak dalej ze wszystkimi honorami, wiadomo, bo to w końcu ojciec. Szacunek trzeba oddać. Ojciec. Synek. Wyobrażam, jak sobie gadają. Tak, mój synu, mam dla ciebie bardzo niepokojące wieści. Cóż cię wzburzyło, Wszechojcze? Jedna z zamieszkujących Asgard pomniejszych istot, Heimdall zgłosił mi... To mam przed oczami Idrisa Elbe, kurna. Nigasen! Nie! Ja tego aktora lubię, bo on zajebiście grał w Prawie ulicy. To jest naprawdę dobry aktor, więc... Tak. No dobra, ale tak czy jak. Heimdall powiedział mi, że jakaś istota, która ukrywała się przed jego wzrokiem, opuściła Asgard i wyruszyła do Midgardu. Legas! Zaiste, jeżeli jakakolwiek istota jest w stanie ukryć się przed wzrokiem Heimdalla, Midgard może być jest w niebezpieczeństwie. Tak, dlatego zdecydowałem, że powinieneś iść i dowiedzieć się, który z moich poddanych zdecydował się na wycieczkę bez mojej zgody. Sprowadzić go z powrotem do domu. Ponieważ nie wiemy, z czym będziesz miał do czynienia, postanowiłem również, że wyruszy razem z tobą Lady Sif. Ja. Oczywiście wsparcie się przyda. Ale że dziewczyna? Nie no, on do Lady Sif ma wielki szacunek, przynajmniej z tego co pamiętam. No. Znaczy ogólnie rzecz biorąc, każdy w Asgardzie, kto nie żywi w szacunku do Lady Sif, to bardzo szybko bardzo szybko się uczy, żeby jednak żywić. No bo tak naprawdę w filmach to może nie jest tak dobrze pokazane, ale każdy z tych Warriors Free to jest naprawdę zajebisty wojownik. No. I to taki, no... Naprawdę. Oni są legendarni i power levelem ustępują tylko Thorowi w Asgardzie. No, ale Lady Sif nie do końca. Mucha nie siada. Jest lepsza w walce bezpośrednio. Znaczy, ogólnie jest lepszą wojowniczką i lepszym żołnierzem. Ale natomiast nie ma aż takiej potęgi jak Thor. No Thor ma lepszą magię i młotek. Tak. No ona jest Grandmasterem w walce, przynajmniej jak na kostce pokazywali. Thor ma tylko Combat Mastera. No. Tak, właśnie, bo to dochodzi, że ona jest fenomenalnie wyszkolona. Głównie dlatego, że jest kobietą w społeczeństwie pełnym męskich wojowników. Zawsze musiała ćwiczyć, żeby być lepsza niż kogokolwiek inny. Okej, polał cię, czy mi się wydaje? To? Nie jestem. A nie, dobra. Dobra, no to tak skłaniam się, że mówię, wykonam, coś tam, to będzie wykonane jak najszybciej i tak dalej, standardowe, że zostanie przyprowadzony przed twoje oblicze, ojcze. Dobrze.
Bardzo dobrze. Bifrost zostanie dla ciebie otwarty. Ruszaj, mój synu. A wiadomo, ten, wiesz, jak on tam... Jaki oni mają ten salus, tam ten młot przy piersi, że tak będzie... It shall be done. No i pewnie gdzieś po drodze pewnie spotyka Lady Sif, która już pewnie czeka. With father Snoop. No, kraina Nigardu. Już co, wypraszam, w jaki sposób temu. Heimdallowi to umknęło, siedział z jakimś kuflem, tak paląc działo z boku. Heimgard, zobacz, coś ci spierdala. No, faktycznie. Spierdoliło. Tak, taki dwóch upalonych. Bardzo poważna sesja. Tak. Jak wszystkie. No dobra, jest poważnie, tylko dlatego, że całem to na skype, na czacie, a nie na głos, żeby nie przerywać. Sekundę, kota muszę wypuścić. Dobra, dalej. Okay, a więc Thor i Lady Sif. Ja się nie dziwię, że Thor nic ją nie chce robić. Lady Sif. Ostrzeżenie od razu w imieniu. Tak. Bo żeby Aydynowi nie spawać, to wam coś napisałem na Skype'ie. A Skype akurat wyłączyłem, więc później se sprawdzę. Dobra. Wyruszają do Midgardu przez Bifrost, jak rozumiem. Tak. I jeszcze tam dasz chwilę, żeby pogadać, mógł sobie pogadać, Thor. Jeżeli chce o czymś gadać, to żeby napięcie seksualne ustanowić. Nierozwiązane. Tak. Mówię, filmy nie wyglądałem, ale aż tak dobrze to nie czuję. Mówię, ja tylko kojarzę, że on po prostu ją szanuje jako wojowniczkę, a on ciągle wzdycha. Tak, a ona jest trochę we friendzone. No, bo on, a no i przede wszystkim Thor po Dark Worldzie nadal ma... Czy ona się Jane nazywała? Jane, tak. Foster. No wiadomo, wzdycha do... Zresztą oni są w związku chyba po prostu. Tak, są w związku oficjalnie. No, głoś, no. Nawet jak ustaliłem na początku poprzedniej sesji, to Jane była teraz w Asgardzie. No, więc on już kogoś ma. Tak. Flip. A Lady Sif oczywiście to szanuje. No zresztą jedna w Dark Worldzie jedna zabawna scena, bo to już Aiden obejrzy. Lady Sif zadowoli się swoimi rzeźbionymi wibratorami. No. Na każdym wizerunek Thora. Z tym takim uśmiechem jeszcze. Tak. Jeden uśmiech zrzucający majtki, jak w sam raz. Zwłaszcza majtki Lady Sif. Ho, ho! Nie nosi gaci, bo jaj ze stali nie mieszczą. Tak. Nie mieszczą. Good one. Dobra, mówię, ja żadnego pomysłu na jakiś dialog, taki in-charakter nie mam, więc z nią, jak tam ale się mówię, transportujemy. Im więcej zaiste Azalisz i tak dalej będziesz wpakował do swoich kwestii, tym lepiej. Azalisz! Zaiste Hendogo. Tak. Taki stary dowcip jest, Azalisz hrabino, mogę wejść? A wejdź, Azalisz. Tak, to jest stary dowcip. Tak a propos. Tak. Dobra. Okej, no dobra, no to w takim razie, żeby bardziej nie przedłużać... nie, jeszcze jedną muszę zrobić. Stark, nagle masz telefon. Odbieram. Znaczy sprawdzę, z nieznanego, znaczy utajnionego numeru. Wszystkich zaskoczyłeś odbierając ten dzwoniąc telefon. Tak. Kogo diabli niosą? Tak. Tak. Jest tak, voice only. Mhm. Dzień dobry, panie Stark. Słyszysz znajomy głos. Tu dyrektor Coulson. Tak, jak który to był, bo... Dyrektor Coulson, w sensie ten. No. Tak, tylko że się przedstawia jako dyrektor Coulson. To masz podwójny szok, tak teoretycznie. Powinno cię lekko zatkać. Właśnie... To co za głupie żart? Właśnie... Ale zdajecie sobie sprawę, że jest bardzo głupi żart. I bardzo niespaczny. Panie Stark, odkąd się poznaliśmy,
wydawało mi się, że takie żarty są w pana stylu, ale tym razem nie, to nie żart. Agent to ty? Nie wiem. Że nie wiem, jak ostatnio sprawdzałem, to ja nie chodziłem i nie dźgałem ludzi w plecy.